No siema, witam was, ja jestem Polski Ksen, niestety mi się tutaj z 2 minuty odcinka nie nagrało, bo mikrofon sobie źle podłączyłem. No oczywiście prawo jazdy wygrany Dajsak. Pamiętajcie o LGKK52, którego dostaniecie na 1000 subskrypcji. No, spory ten kombajn. Dobra, witam. Sąsiada. A. Trochę tutaj walnąłem w ten kombajn, mam nadzieję, że się nic nie stało. Nie takie. Dobra, walcz to. Idę. Dobra, jedziemy do mnie na gospodarkę. Tylko, że tak trochę tam tu podłog. Pogoda nie spisuje. Co? Tutaj widzę, że już Neuhochland zaprzęgnięty. Gdzie on jest? Ej, dobra, napiszcie, to będzie słychać. Było to słychać? Dobra, to ja już tam jadę do mnie. Sąsiad tam wie, które pole, bo my tam ostatnio kosiliśmy. Kto nie widział, zapraszam, bo film fajny. Ej, tam walić się skrótami małymi przejedzie. O mordę. Tak się jeździ jak prawdziwy Polak. Pamiętajcie, Polaki nie jeżdżą pasatami, tylko polonezami. Polonezami polskimi. Nie, w sumie polskimi Fiatami też, ale. Polonez w pełni polski samochód. Dobra, my już tu po taktycznym cięciu jednym. O. Gdzie ja jestem? To gdzieś tu pies na gospodarkę powinien, w sumie jest droga. No ja pierdzielę, tyle co nic mnie dzieli od tej gospodarki. Dobra, uznajmy, że tutaj jechałem, co? Dobra, to chwila. Są się dopiero tu. Dobra, to my już tam jedziemy zaprzęgać Ursusa, bo ja w sumie go wcześniej zaprzęgałem. Jeszcze nie sprzedawałem zboża. No, bo tak. Bo niedługo tutaj sianie będzie, jeszcze trzeba to zebrać wszystko. O, panie. Myślę, że to tylko wyprasujemy. Ja tego nawet nie będę zbierał na przyczepę, tylko się tutaj to powywala. Na live sobie to my się zaoram. Albo nie. Zaorania będzie inny odcinek. I to nie. Już. Nie tymi. Starciami.
Oczywiście nasz piękny Susik, Sipma. Wiem, że to się tak nie nazywa fachowo, nie, ale pamiętajcie seria RP, pamiętajcie GK52 na 1000 subskrypcji do końca roku. No, w skrócie. Jak wiecie, u mnie to też się zaczyna tak powodzić. Nigdzie nic nie mam zasiane. Dziwne. No, file 2 jest zasiane. No i ja pierdzielę, ja jeździć nie umiem. Dobra, widzimy się, jak sąsiad tu dojedzie. Dobra, tutaj już jesteśmy z sąsiadem. Boże, ile można to podpinać. Dobra, już jedziemy prasować. Kij z tym, że deszcz. Dobra, bo ja tu też nie mam zbyt bardzo dzisiaj czasu, dlatego no jeszcze live bym chciał dzisiaj włączyć, zrobić, nie? Dlatego chyba proste. Prostota i logika z tym, że nie mam czasu. Bo wiecie, niedługo znowu wyjazd, taki większy mam, nie? Tym razem nie kolonie, tylko wycieczka szkolna na 2 dni. Jutro też, znaczy dzisiaj, jak wy to oglądacie, to już mnie też nie ma, bo u dentysty jestem. Dlatego widzicie, ja to tak średnio ostatni czas mam. Nagrywam to w poniedziałek, wy to widzicie we wtorek, środę, czwartek. Bo tyle dzisiaj odcinków. Jeszcze 2 bym chciał nagrać. 2 i live'a. Ale wątpię, że mi się to z live'em uda. Na live bym chciał wyzbierać te wszystkie belki, na którego was zapraszałem. XD. Pamiętajcie o GK52, którego dostaniecie na 1000 subskrypcji. Ja pierdzielę, nie patrzę, ile tu już mam tych tego. No. Sam się też pewnie tak zrobił. Czy ja tego nie zbieram? Zaczęcie. Oczywiście zapraszam na kanał Polskiego X2, z którym to nagrywam. No, prasa się zbudowała. On już tam chyba belkę jedną wyprodukował. Niedługo też będzie zbieranie trawy, tylko że muszę jakąś kosiarkę sobie skombinować. Bo tutaj u dziadka na gospodarce nie było. Sporo rzeczy mam, miałem. Oj, oj, kurde. No ja tutaj maraton po domu przebiegłem, żeby ładowarkę sobie wziąć. Widzicie, tak się powinno produkować belki. Nie tak jak ja na pełnym gazie XD. Najchętniej to bym to zaorał, ale no mam w planach mieć krowy, dlatego... No jest to tak jak jest, tam patrzcie sobie na sąsiada, on tam sobie stoi. Belki podziwia. Albo produkuje, bo my w sumie tak praktycznie równo jedziemy. Prasa się jeszcze nie zapchała, co jest cudem.
Zaraz tam sobie popatrzymy, czy sąsiad też się walnął jak ja. Czy sąsiad stanął? O, nie stanął. W biegu to zrobił. Ja tu się staram zachować wszelki realizm. Staram, bo mi to nie wychodzi często. No, tam sąsiad nic nie pisze. Myślałem, że on biegnie już po tym polu, ale spokojnie Nefrochlandem robi. No, przepraszam, jakbym za nie mówił XD. O nie, 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 nie. To, że kombajn sobie tu dawał radę, to nie znaczy, że prasa dała. O nie. Dobra, walcz to. Ja tu pijany jeżdżę. No też prasę bym chciał kostkową kupić, a nie tą, bo ta wiadomo jaka jest. No jest jaka jest, robotę robi, nie mam co narzekać, bo jest dobra. Ten w biegu tu produkuje belki. Czy w ogóle ze otwartą prasą jedzie XD? Sam się dzieje, bo ty tak jakby nie zbierasz. Dobra, no multiplayer jest mega zbugowany, dlatego bym wolał singiel, ale widzicie, jest z kim nagrywać, robota robi się dwa razy szybciej, no i pamiętajcie o ludziku K52, którego dostaniecie na 1000 subskrypcji. Często jest się z czego pośmiać, bo on już... Tego takiego jednego miejsca nie. Dobra, będę miał co robić więcej, nie? Więcej roboty dla mnie. Proszę o odsunięcie dupy. Ten z tą belką zbagowaną jedzie. No ma po prostu więcej roboty teraz. Bo on tego nie wyprasuje. Co mi się tyle, że ty drugi raz tym szlakiem jedziesz. No się nie zatrzymałem przy belce, widzicie. Nie, sąsiedzi, nie zbieraj tych niedobitków. Jest do życia niepotrzebne. Do życia jest potrzebna słoma, którą aktualnie zbieram. Bo już sąsiada się tu zbagowała, jak widzieliście. No. W bordę kopadę. Ja nie wiem, czy ja jakąś alergię mam, czy w cholerę chodzi. Produkujemy
W sumie to już w ogóle drugi raz tym szlakiem jedzie i ciekawi mnie, kiedy się domyśli. Co to robił? Znaczy takie zajazdy to ja robiłem pewnie, ale no. No tutaj będzie generalnie, na tym polu będzie zasiana zboże. No pszenica tu będzie zasiana. Albo kukurydza. Nie wiem, co się tak w końcu decyduje. Bo ten, no nie mam po prostu co tutaj i tak będzie tu chorać. Wiem, ale to nie dzisiaj. Tak, nie dzisiaj. Znaczy, na live sobie zrobiliśmy wczoraj, wiadomo, zbieraliśmy belki. Dlatego dzisiaj live'a nie ma, jak wy to oglądacie. I to już tak od razu mówię. No chciałbym dozbierać tą jedną belkę, bo tutaj jeszcze sporo tego leży. Dlatego mam nadzieję, że to jeszcze jedna belka będzie. I na razie żadnych długów też nie mamy na tej wsi. Nara, no, nara. Nara. No. Sąsiad już nas opuścił, my sobie tutaj jeszcze dokończymy. Bo 17. Na 17 lekcje miał robić. No to widzicie, ja tu sobie zaraz zrobię live'a od razu po tym odcinku. No nie wiem, czy tam sobie jeszcze nie posprzątamy po sąsiedzie. Gdzie on jest? Tak sobie po prasie zobaczymy. On jedzie. Okej. Okay. Nie, żebym miał coś przeciwko. Prasę sobie myślę odstawię tam, gdzie była. Nie będę też taki przemeblo... Przestawiał aż tak. Dobra, teraz sobie musimy zobaczyć, ile godzin ma kombajn. No mało. No to dobra, jeszcze w tym odcinku sobie tutaj to sprzedamy. Albo nie, nie chowam jeszcze. Bo wiecie, tak teraz sobie live'a strzelę, no i będę to zbierał. No te belki całe, no. A tak sobie teraz jeszcze tutaj to sprzedam. Miejsce jeszcze jest to. Będę musiał sobie ten traktor wziąć. Co mnie kurde podkusiło, żeby tu wjeżdżać? No co, no wiadomo, że deszcz, ale zboże nie mogło zamoknąć. Dobra, to sobie tak mi się nawrócę. Tu. No to to już się tutaj jedzie odstawić. No i taki film tu myślę, że się długo nie będzie przesyłał. No to sobie tutaj ten traktorek pierdzielne. No i tak na tym gospodarstwie za długo nie będzie mi służył. Tutaj ten pług, on się dzisiaj przyda. Znaczy mi dzisiaj. Wam jutro.
Tak, jutro będziemy tutaj orkali. No i ja jadę to sprzedać, nie? Bo tak. Mam nadzieję, że pan sąsiad się nie zdenerwuje, jeżeli zrobię to bez niego. No. No, jedziemy oczywiście standardowymi drogami, nie będę się tam męczył przez nie wiadomo co. Nie wiem, ile to może zejść, dlatego polecam sobie tutaj, no, zrobię cięcie. Dobra, walić, to nie jeżdżę standardowymi. Noc plus moje kierowanie plus stan technicznego tego traktora równa się zgubienie przyczepy, wywalenie zboża i rozwalenie traktora. Tak. Dlatego chcę, żebyście przy tym byli, jakbym coś zrobił. No i widzi... To się mogło właśnie stać. Widzieliście, ta przyczepa nas wyprzedziła. I to dosłownie. No, widzicie, byliście przy tym. Dzisiaj jesteście na bieżąco. No, piękny widok tego skupu. Piękny. W ogóle ja w burzę jadę. I zaraz będę musiał zobaczyć, do kiedy będę mógł... Jak ci pole urosły. No. Trawy nie będziemy, myślę, brali od sąsiada, bo mi to niepotrzebne. Dobra, generalnie to sobie to sprzedam. Morda, nie wiem, ile tam leci, nie? Dlatego morda, proszę. Idziemy się tutaj gadać, tak w cudzysłowie, nie? Ile dostaniemy? 189 patyków. Wow. No wow. Wow, 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 wow. Dobra, to tu już sobie to jedziemy odczepić. Dup. Traktor sobie, myślę, tutaj zostawię, bo będę go zaraz używał. My sobie jeszcze jedziemy w jedno miejsce. Dobra, szybciej będzie, tak? O, dup. Tu kurde belka robi. XD? Idziemy do sklepu. Musimy jeszcze jedną rzecz zrobić. Chyba to, co sąsiadowi w prasie została. Prawo jazdy z lejsów. Moje tam świeżo zasiane pole jest. No. Nie wiem, czy ja je na czym usiadłem, czy... Na live tam jeszcze parę rzeczy muszę porobić.
No i zajeżdżamy tutaj i składamy zamówienie. No i dobra, generalnie to już was na dzisiaj żegnam. Cześć!